Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w sklepie Biker Budzyk, gdzie Wam prezentujemy po raz kolejny sprzęt, który wjechał do Biker Budzyk. Dzisiaj prezentujemy dla Was rower młodzieżowy MTB od Onilus Muranus 2.1 na kule 27,5 cala. Na ramię 15 cali przed nami. Tak jest. Występuje w ramię 15 i 17. Dokładnie. I co jest istotne dla całej historii, kosztuje 2,399. Czyli... I zaraz Wam powiemy, za co tutaj płacimy, 2,399, a uważam, że jest bardzo, bardzo dobrze. Tak, Onilus zrobił bardzo fajną robotę tym modelem. No tak, zrobił bardzo dobrą robotę tym modelem. Mamy go skonfigurowanego dosyć dobrze, dosyć fajnie, jak za tą cenę, tak? Myślę, że nawet bardzo dobrze. Napęd 3x8, jest to pełni Shimano Acera, także wystarczający napęd, dający dużą gamę przełożeń. I też nam od razu wyjaśnia napęd, że jest to rower stricte rekreacyjny. Tak, bo no ten napęd się gdzieś tam mocniejsze jeżdżenie. Kolejną rzeczą, która nam to sugeruje, wysoko, bardzo podniesiony mostek. Jeszcze na plus. Z dużym kątem. To jest około, ile może być? Z 30 stopni? Nie, myślę, że 15. Myślę, tak że mówisz? 10-15. No nie będziemy tutaj się teraz... Nie mam kątomierza przy sobie. Pewnie nie napisali. No ale około 10-15 myślę, że coś takiego. Dobra. Także to już... Pierwsze to już... dystansowe pod, no i ogólnie tak. Cały kokpit jest wysoko uniesiony. Dosyć tak. Wysoko jak ta MTB główka sterowa. Tylko po co? Bo rama idzie mocno w dół. Rama w zasadzie jest tak uniwersalna, ona wygląda prawie jak przekrój ramy, nie high, a medium. Prawie że. Tak, jest i bardzo nie. Duży skos. Jest skos, który daje możliwość niezawieszenia się na tej ramie i też łatwiejszego wsiadania, zsiadania i jest ten rower bezpieczniejszy tym tak. Samym. Na jakiś, no powiedzmy sobie. No i teraz powiem Ci tak, jeżeli jesteś rodzicem, który szuka roweru dla młodzieży, bo jak powiem dziecko, to się obrażą. Jak powiem dla młodzieńca wieku, strzelam, 11, chyba że jest mocno wyrośniętym 10-latkiem. Zdarzało nam się nawet na przyjęcia sprzedawać tych rozmiarów rowery, ale to chłopak był taki, że zdjęcie klasowe wyglądało tak, że koledzy, on, dalej koledzy. To wtedy jest to możliwe. Natomiast taki 11-latek, który no, rośnie jak na drożdżach, wystawiamy taki rower na 15 lub 17 i ten rower starcza przez tą geometrię, przez to ułożenie ramy na bardzo długo. Tak. Także jeżeli jesteśmy rodzicem, który chce kupić coś fajnego, ale na dłużej, no, żeby po prostu nie zmieniać co chwilę roweru. Co chwilę roweru, bo no to jest fajny układ, fajne rozwiązanie tej zagwozdki. Tak, dlatego też fajnie jest skonfigurowany. Jest też taki, można powiedzieć, rower, który osprzętowo jest też dobry cenowo, jeśli chodzi o eksploatację. Mhm. Też nie ukłamujmy się, że te napędy 3x8. Są dużo tańsze w eksploatacji niż 2x9, 2x10, czy nawet 3x9, gdzie już tam mamy Alivio, Deorkę czasami, no i tam już się troszkę większe koszta. Mimo, że jest to rower, Dominik, stricte rekreacyjny i przeznaczony głównie dla wczesnej młodzieży, tak. No to też nie ma lipy, jeśli chodzi o wykończenie i estetykę, no bo no masz przewody pochowane w ramie. Masz ładnie zespawane... Spawy masz ładnie wyszlifowane, tak. Gdzie to nie zawsze się zdarza, to też jest plus. Chwyty to nie są zwykłe gumaki, no jako taczki, tylko masz skręcone na obejmach. Nie będą się przesuwać same. I jeśli... są wygodne, tak. Przyjemnie dłoń w nich leży. Guma jest twarda, a tym samym zapewne mamy, jest mamy fajny do tego hamulec hydrauliczny, tak? Tak, tarczowy. Jest to hamulec hydrauliczny, natomiast jest to od firmy Karasawa. W sumie pierwszy raz słyszę o tej firmie, przyznam się, nie wiem co to, ale wyglądają na porządne. Jeżeli nie wiesz a co to, a działa, to znaczy, że jest ok. Jest okay. Po prostu przypomina to mi bardzo budową zacisk MT200.
Z tym, że nazywa się inaczej, no i tyle. Natomiast przy montażu, przy regulacji, nie było problemu. Sprawdzając siłę hamowania, działa. Też przyjemnie chodzi. Manszety mamy z Rapity, tak, Acerowskie tutaj, tak? Dobrze widzę? Tak. 3x8. Tak, no. 3x8. Także tu też trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego tutaj, to jest pełna Shimano grupa, tak. A nie, że z tyłu przyrzutka i przód Shimano, a manetki załóżmy z innej firmy, bo czasami tak się zdarzało, jak nie było komponentów, a tutaj mamy pełne Shimano. A czy czemu Onilus poszukał zamiennika hamulców? No podejrzewam, że to jest bardzo prosta przyczyna, nie ma hamulców. Tak, w ogóle tylko, MT-200 to jest... No jasne. To jest praktycznie graal na chwilę obecną na montowniach, natomiast z drugiej strony, jeżeli znaleźli zamiennik, który tak samo dobrze działa, tak nie będę tego tłumaczył, bo niektóre rzeczy powinny być oczywiste. I nie ma co tutaj za bardzo się do tego czepić. Nie ma co... Gdyby tej... wstawili, wiesz, nie mamy takich, wstawimy byle jakie, nie. Usiedli, poszukali, jest moim okay. zdaniem, dobrych zamienników. Rower na kole 27,5, na kole 27,5. Mhm. Cala, koło my Onilusa kapsulowane, fajne. Kapsulowane obręcze. Piasty Shimano, z tego co widzę. Nie ma napisane, ale mi się tak zdaje, że to są Shimano. Pewnie... Nie wiem. Nie wiem, ja też nie wiem dokładnie, ale mi się wykonam telefon do Siedlec i się będę musiał zorientować. A wy będziecie mieli to na filmie. Na pewno są alu. Tak. No i co? Oponki też 27,5 cala. To są 2,1 szerokości. Mhm. To są Hartex Extra Action, czyli... Które wyglądają bardzo podobnie do CST. Tak, do CST Jack Rabbita. Po prostu aż wali po oczach. Co ten klocek taki jest gęsty, nadający się bardzo uniwersalny drobny, teren. Gęsty, no? Uniwersalny teren, więc praktycznie i na suchym, i na mokrym się sprawdzi. I na asfalcie będzie to w miarę szło, tak, w terenie też nie będzie się zakopywać. Także dokładnie. Mocno i uniwersalna opona. Zapewne też wystarczy na dłużej, bo ten klocek jest, znaczy ta mieszanka jest twarda z tego co widzę. No i też nie ukrywam, że 17 są często sprzedawane dla pań. O. Bo nie każda pani chce ramę całkowicie w dół. Chce taki bardziej... Nie chce łezki, bo nie. Chce bardziej sportowy krój, a nie chce wydawać fortuny. I pozycja też ma być w miarę wygodna. Dokładnie. A jeżeli ma wzrostu mniej więcej 1,60 m, 1,70 m, myślę, że taka 17 spokojnie ją obsłuży. Za pozycję odpowiadają komponenty. Komponenty od Onilusa, takie jak kierownica, mostek, sztyca i siodło. Mhm. Chcę jeszcze zwrócić, oprócz tego, że mamy mostek dodatni podniesiony na górę, to jeszcze mamy kierownicę z lekkim gięciem do góry, to też podwyższa nam pozycję. Mhm. To też trzeba podkreślić, bo i troszeczkę inaczej rower się wtedy też prowadzi, jest wygodniejszy, no bo mamy podniesioną tą pozycję, tak. W zestawie mamy pedałki, i to nie plastikowe, a już metalowe. Tak, w pełni to metalowe. Też, to też trzeba zaznaczyć, że i... To coś fajne, że coś takiego od razu jest i ma miejsce. No i zawsze jak ty wspominasz, możliwość zamontowania podpórki. Siema! O, i wjechał kolejny. No to idziemy dalej. O, z nieba nam wpadł Onibike Move. Tak. No co, skończyłem na podpórce, mamy możliwość zamontowania podpórki. Jaki to jest rozmiar? 18 mm. Słuchaj, to jest ciekawostka, bo tu jest rozstaw nadspaw. No 18 tak. mm. Nadspaw. A od wewnętrznej strony możesz zamontować też stopkę 40 mm. Czyli mamy... Masz prawo wyboru. Fajnie. Możesz zamontować albo 18, bo ci się to bardziej podoba, albo sobie schować od wewnątrz 40. Dobra. W zasadzie go pokrótce omówiliśmy. A, jeszcze amortyzator. Mamy amortyzator SR Santara XTT30, zwykła sprężynówka, natomiast w tym rowerze myślę, że jak najbardziej wystarczająca. Mamy regulację tej sprężyny, tych sprężyn w zasadzie i jest ok. Wiesz co jeszcze dodam od siebie ogólnie o Onilusie? Zrobiłem preorder, tak? I zwykle jest teraz tak, że robię preorder i czekam na jakiekolwiek wieści. Czy będą? Czy w ogóle będą rowery i kiedy będą? Na razie tych wieści od większości producentów brak albo zjeżdżają
dosłownie pojedyncze sztuki. Okay. Natomiast odbieram telefon od Nilusa i słuchaj, jaka sytuacja. Cześć Damian, mamy dla Ciebie Muranusa. Mówię, no dobra, no to weźli, ile tam masz, 2, 3? A on mówi, że 10. O. Wow, nie? Na dzisiejszy czas się dużo. Także mówię, no... Fajnie. Mówię, no dobrze, robię porządek na magazynie w takim razie. Przyjmuję towar. Rozwieram ściany i jadę, nie? Tak jest. Mamy zapas, także jeżeli macie chęć na ten sprzęt, do końca tygodnia powinno wystarczyć. Ważymy go, nie? Ważymy, tylko uwaga by się przydała, co? Ja uwaga by się przydała. Czekaj, ja to chyba mam w swojej skryjówce. Uwaga. I co mam tutaj? Maszyna mówi gorąca? 1507. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Na 15. To jest wystarczająca waga, jest dobra. Nie ma co się rozwodzić. Jest okej. Okay. Wystarczająca, większe już byśmy nie chcieli. Tak jest. Powiem Ci tak, to nie jest to bardzo lekki rower, ale to nie jest też rower, z którym będziemy biegać pod górki na plecach. No generalnie chcieliście wagi, bo tam kiedy było tak. Ten, to macie i ja jestem osobiście zdania tego, że jeśli rower nie jest stricte do ścigania, no to waga to jest za wygodą, za osprzętem, za ceną i za... Po pierwsze, podoba mi się rower, to tam gdzieś daleko. Zresztą nawet w ściganiu nie zawsze waga jest najważniejsza w roweru, a ważne są inne. Także wybierając rower, najlepiej weź to poczuj, wsiądź, dokładnie, przymierz. A jak rower Ci się podoba? Jak Ci się podoba, jak się dobrze jeździ, to tak. Czy on jest, moim zdaniem, i zaraz zostanę po łbie za to stwierdzenie, czy on jest kilogram w tą czy w tą. No dokładnie. Nie ma to wielkiego znaczenia, ale... aczkolwiek zaraz się posypią na mnie gromy, że waga jest priorytetem. Priorytet. No dobrze. No dobra, to omówiliśmy pokrótce Wam ten rower. Tak. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu. Może macie taki rower, to zachęcamy do opinii kontaktu i opinii. Dajcie znać, jak tam Wasze Onilusy. A my nagrywamy dla Was niedługo kolejne odcinki. Tak jest. Cześć.